Choroby wywoływane przez robaki nazywane są robaczycami, helminotazami. Do tej grupy należy szereg różnych chorób: tasiemczyce, owsice, glistnice, włosogłówczyce, włośnice czy choroba motylicza. Choroby te występują na całym świecie, ale są bardziej powszechne w obszarach, gdzie występują podstawowe problemy sanitarne lub u osób, którzy nie dbają o higienę osobistą. Tego typu choroby są normalnie przenoszone przez skażoną żywność, wodę lub bezpośredni kontakt z glebą, gdzie żyją robaki. Rozpoznanie tego typu przypadłości nie jest łatwe, ponieważ objawy mogą wskazywać na inne problemy zdrowotne. Do najczęstszych objawów należą biegunka, stolec z krwią, niedokrwistość, ból brzucha, nudność i wymioty, utrata masy ciała, brak apetytu. W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak w naturalny sposób całkowicie pozbyć się robaków i pasożytów, używając do tego nasion papai. Nasiona papai, oprócz tego, że mają moc wyeliminowania z organizmu robaków, są świetną bronią przeciwko wirusowi ospy wietrznej. Badania przeprowadzone w 2007 roku w Nigerii wykazały ich skuteczność. Są bogate w papainę, enzym, który ma zdolność ochrony naszego ciała przed pasożytami. Nasiona papai wzmacniają przewód pokarmowy i zapewniają wolne od pasożytów środowisko. Inną ważną substancją, która znajduje się w nasionach papai, jest karnityna, enzym, który pomaga w trawieniu niektórych produktów i może pomóc zabić robaki i ameby. Nasiona papai pomagają również odtruć i oczyścić wątrobę. Aby używać nasion papai jako naturalnego środka, ważne jest, aby jeść je na pusty żołądek, regularnie. Działają tak jak naturalny środek przeczyszczający. A oto przepis, który ułatwia dodawanie nasion papai do diety. Jeden duży kawałek papai, jedna łyżka nasion papai, jedna łyżka świeżego oleju kokosowego z pierwszego tłoczenia, jedna szklanka wody kokosowej lub przefiltrowanej. Instrukcje. Umieść wszystkie składniki w blenderze i dobrze wymieszaj, po czym natychmiast wypij. Powtarzaj czynność raz dziennie na pusty żołądek przez 30 dni. Największą zaletą takiego leczenia jest to, że nie ma wpływu na florę jelit. Ten środek nie jest zalecany kobietom w ciąży. Jedliście kiedyś papaję? Wiedzieliście, że ma funkcję naturalnego środka przeczyszczającego? Dajcie znać w komentarzach, a ja przypnę Wam serduszko. Pozdrawiam serdecznie.